Intelektualna pustynia, czyli księża moderniści. Mocna polemika z ojcem Jackiem Prusakiem i obnażenie jego intelektualnych słabości. Już w najbliższy poniedziałek po godzinie 19 w ramach programu Czuwaj Katoliku. W niedzielę. Zaprasza Marek Miśko. Gdzie popełnię błąd, jeżeli stwierdzę, że obowiązkiem każdego wierzącego człowieka, każdego, kto czuje w sobie odpowiedzialność za siebie i innych, jest kroczenie przez życie tak, aby nieustannie świadczyć. Zresztą nie dotyczy to chyba ludzi wyłącznie, którzy określają siebie jako katolicy. Dotyczy to każdego, kto rozumie, na czym polega wspólnota, jedność, no i bycie liderem. Wykorzystywanie każdego, nawet najmniejszego talentu, aby służył on celom wyższym. Zdarza się nierzadko, że człowiek pewny siebie spotyka się z zarzutem braku pokory. Co wobec takiego postawienia sprawy nakazywałby zdrowy rozsądek? Że nigdy nie powinniśmy ulegać takim oskarżeniom, ale wpierw samemu rozpoznać, czy przekroczyliśmy granicę dobrego smaku. Zwrócić się po radę do najbliższych. Ile razy spotkałem się w swojej działalności społecznej, która trwa już zgoła 25 lat niezmiennie, z próbami osłabiania zapału, szufladkowaniem czy prymitywnym pomawianiem. Wszystko po to, aby osłabić hart ducha, stłamsić chęć aktywności. Dziś nazywa się to hejt. Powołuje się wówczas taka osoba zazwyczaj na fałszywe rozumienie pokory lub wmawianie wręcz pychy. Pycha jest dziś natomiast mylona z pewnością siebie. Brak pokory z dzieleniem się wiedzą i umiejętnościami. Nie wolno mylić tych rzeczy. Od tego zależy skuteczność. Badajcie więc wpierw, dlaczego ktoś wam zarzuca brak pokory. Intencja zazwyczaj jest płytka. Pokora nie ma bowiem nic wspólnego z chowaniem się po piwnicach albo milczeniem, gdy naszym obowiązkiem jest krzyczeć. Tak jak chrześcijanin nie jest od tego, aby przyjmować ciosy, ale w pokorze je znosić, co nie oznacza, że nie ma się bronić. Nastawianie policzka to synonim bycia gotowym na upokorzenia w imię wyższych celów. I tak znoszenie upokorzeń jest wielce cnotliwe, ale nie powinno ono odbierać nam skuteczności w podejmowanych wysiłkach. Czym jest więc prawdziwa pokora? Oto moja autorska definicja. Pokora to zdawanie sobie sprawy ze swoich słabości i nieustanne ich zwalczanie przy jednoczesnym eksponowaniu, rozwijaniu i pewnym wykorzystywaniu swoich talentów. To jest pokora. Jeżeli te umiejętności natomiast wykorzystasz dla dobra innego człowieka, nie zapominając przy tym, aby chwalić za ich pomocą Boga, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to wiedz, że jesteś na prostej drodze do celu. A co jest celem? Celem jest świętość, zbawienie i przy okazji osiągnięcie celu w każdym ziemskim zadaniu. W swoich obowiązkach i zadaniach bądźcie więc pokorni, czyli skuteczni. Nie bójcie się zarzutów pychy. Bójcie się pychy, ale o niej rozmawiajcie, rozeznawajcie ją poprzez ocenę najbliższych, a nie tych, którzy kryją się za nikami w sieci, a najczęściej sami nic nie robią i poprzez atak leczą swoje kompleksy. Czuwaj, Marek Miśko. Intelektualna pustynia, czyli księża moderniści. Mocna polemika z ojcem Jackiem Prusakiem i obnażenie jego intelektualnych słabości. Już w najbliższy poniedziałek po godzinie 19 w ramach programu Czuwaj Katoliku. W niedzielę. Zaprasza Marek Miśko.